Czy zdarzyło ci się kiedyś zauważyć, że jak przejeżdża koło ciebie karetka na sygnale, to ton najpierw wydaje się wysoki, a po przejechaniu robi się niższy? Albo może zauważyłeś charakterystyczne brzmienie dźwięku silnika, gdy mija cię szybki samochód? Ton wydaje się najpierw wysoki, a potem niski. Ta pozorna zmiana to efekt Dopplera. Żeby go zrozumieć, zacznijmy od uświadomienia sobie, że dźwięk jest falą. Tym, co faluje, jest ciśnienie powietrza i zarazem jego gęstość. Cząsteczki gazów wchodzących w skład powietrza są w ciągłym ruchu i ciągle się ze sobą zderzają. Gdy cząsteczki są równomiernie rozłożone w przestrzeni, to ciśnienie jest wszędzie jednakowe. Wtedy każda cząsteczka porusza się równie często w każdym możliwym kierunku, a więc średnio biorąc jej ruchy się znoszą. A teraz, gdy coś, na przykład membrana głośnika, popchnie cząsteczki, tak że ich zagęszczenie wzrasta, to cząsteczki w tym obszarze zderzają się częściej i ze zwiększoną prędkością wpadają na sąsiadujące obszary. W skali makroskopowej odnotowujemy to jako wzrost ciśnienia. Gdy cząsteczki z obszaru początkowego zagęszczenia przelecą do okolic, to znowu w tych okolicach wzrośnie zagęszczenie i będzie to powodowało dalsze rozchodzenie się wysokiego ciśnienia. Jeżeli teraz membrana głośnika się cofnie, to z kolei spowoduje rozrzedzenie cząsteczek w jego pobliżu. Teraz cząsteczki w tym obszarze zderzają się rzadziej niż gdzie indziej, więc gdy cząsteczki z sąsiedniego obszaru tu wpadną, to mają duże szanse tu zostać. A więc okolica będzie się opróżniała. W ten sposób rozchodzi się spadek ciśnienia, a w czasie, kiedy on się rozchodzi, to nasz wcześniejszy wzrost ciśnienia jest już daleko przed nim i ciągle brnie do przodu. W ten sposób rozchodzą się kręgi, a właściwie w trójwymiarze to sfery wysokiego i niskiego ciśnienia. Jeśli membrana będzie chodziła na zmianę w górę i w dół, to ciśnienie będzie falowało, podobnie jak faluje woda po wrzuceniu kamienia. Fala rozchodzi się ze stałą prędkością. Dla fal dźwiękowych w powietrzu jest to około 1200 km na godzinę. Nawet jeżeli zostanie wyemitowana przez ruchome źródło, to cząsteczki powietrza, do których dociera zmienione ciśnienie, nie wiedzą, że to źródło się poruszało i przenoszą falę z taką samą prędkością, jakby źródło było nieruchome. Powoduje to pewien nieoczywisty efekt. Załóżmy, że źródło emituje dźwięk o częstotliwości 500 Hz. Oznacza to, że wzrosty ciśnienia następują 500 razy w ciągu sekundy, czyli pomiędzy kolejnymi dwoma wzrostami zachodzi odstęp 2 milisekundy. Dla uproszczenia obliczeń przyjmijmy, że prędkość dźwięku wynosi 300 metrów na sekundę. Pierwszy szczyt fali, to znaczy maksymalne ciśnienie, źródło wyemitowało, będąc w odległości 3 metry od odbiorcy. Ten szczyt dotrze do odbiorcy po czasie 3 dzielone przez 300 równa się 1/100 sekundy, czyli 10 milisekund. Następny szczyt będzie wyemitowany 2 milisekundy później, ale źródło porusza się ku odbiorcy, także w chwili, gdy to nastąpi, będzie już w odległości 2,7 metra. Na przebycie tej odległości fala potrzebuje 2,7 dzielone przez 300, to się równa 9000 sekundy, czyli 9 milisekund. W efekcie dotrze do odbiorcy w czasie 2 plus 9 równa się 11 milisekund od początku doświadczenia. W takim razie odbiorca otrzymał dwa kolejne szczyty fali w czasie 10 i 11 milisekund, czyli w odstępie 1 milisekundy od siebie. Jeżeli byśmy wykonywali obliczenia dla kolejnych okresów fali, wyszłoby nam, że cały czas będzie odbierał maksima ciśnienia w odstępach 1 milisekundy, czyli 1000 razy na sekundę, czyli z częstotliwością 1000 Hz. Częstotliwość fali jest odbierana jako ton głosu. Dźwięk był wyemitowany z częstotliwością 500 Hz, a został odebrany z 1000 Hz, czyli odbiorcy wydaje się wyższy niż w rzeczywistości jest. Odwrotnie byłoby, gdyby źródło zamiast przybliżać się, oddalało się od odbiorcy. Efekt Dopplera działa również w przypadku, kiedy to nie źródło, ale odbiorca się porusza. W tym momencie uwierzcie mi na słowo, bo nie będę was zanudzał analizą podobną do przeprowadzonej przed chwilą. Efekt Dopplera odnosi się nie tylko do dźwięku, ale do wszelkich fal, a więc również do światła i w ogólności fal elektromagnetycznych. Częstotliwość fali światła przekłada się na kolor i nawiasem mówiąc jest odwrotnie proporcjonalna do długości fali. Jednak nikt z was chyba nie zauważył, żeby jakiś obiekt zmieniał kolor, gdy się przybliża lub oddala. To dlatego, że prędkość ruchu obiektów jest bardzo mała w porównaniu z prędkością rozchodzenia się fal świetlnych, czyli po prostu prędkością światła.
Jednak to, że oko tego nie wyłapuje, nie znaczy, że elektronika nie może. W oparciu o efekt Dopplera działa radar policyjny. Emituje on mikrofale w kierunku sprawdzanego samochodu. Fale odbijają się od samochodu z częstotliwością zmienioną w stopniu zależnym od jego prędkości. Radar mierzy tę zmianę częstotliwości i wylicza prędkość. Czujniejsi z Was pewnie zauważyli, że tu nie porusza się ani źródło fali, ani odbiorca. Porusza się obiekt, od którego fala się odbija. Możemy jednak potraktować to jako złożenie dwóch procesów. Jednego, w którym samochód jest odbiorcą fali i drugiego, w którym jest jej źródłem. Efekt działa w obydwu przypadkach w tę samą stronę. Z kolei w medycynie efekt Dopplera wykorzystuje się do pomiaru tempa przepływu krwi w żyłach i tętnicach. Służy temu specjalny wariant badania ultrasonograficznego, tzw. USG dopplerowskie. Polega ono na tym, że fala ultradźwiękowa wyemitowana z głowicy odbija się od ruchomej krwinki i wpada do głowicy z inną częstotliwością niż wyszła. Tym sposobem wykrywa się miejsca, gdzie przepływ krwi jest mniejszy niż powinien być, takie jak na przykład zakrzepy czy złogi blaszki miażdżycowej. Efekt Dopplera znalazł również zastosowanie w astronomii. Pozwala on mierzyć prędkość przybliżania się bądź oddalania gwiazd bądź galaktyk. W tym przypadku nie wysyłamy wiązki tam i z powrotem, bo po pierwsze nie jesteśmy w stanie wyemitować tak mocnej wiązki, żeby coś zauważalnego z niej wróciło, a po drugie na odpowiedź przyszłoby poczekać może i z milion lat. Badamy samo światło gwiazd. I tu ciekawostka, bo o ile łatwo wyobrazić sobie przyrządy, które mierzą częstotliwość światła docierającego do nas z gwiazd, to skąd wiemy, jaką częstotliwość ono miało, gdy zostało wyemitowane? Otóż wykorzystuje się tu tak zwane linie widmowe. Światło emitowane przez gwiazdę zawiera fale o wszystkich możliwych częstotliwościach z szerokiego zakresu. Jednak gdy to światło przechodzi przez atmosferę gwiazdy, to atomy pierwiastków chemicznych pochłaniają pewną charakterystyczną dla siebie długość fali. Powstają czarne linie w widmie, czyli linie absorpcyjne. W wyniku efektu Dopplera odbieramy na Ziemi widmo z liniami przesuniętymi w stosunku do tych, które powstały w atmosferze gwiazdy. Na podstawie eksperymentów i teorii wiemy, jakie częstotliwości pochłaniają poszczególne pierwiastki, jesteśmy więc w stanie wyliczyć, o ile zostały one przesunięte, a to z kolei pozwala wyznaczyć prędkość obserwowanej gwiazdy lub ich skupiska.